króla niż go bić. Coś tutaj nam nie wychodzi. Początek jest dobry. Ślikę w słońcu świt. My musimy tak mormorando na przyszłość. Spokojnie, po cichu. O. Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Na boiskach nasi chłopcy bronią się jak lwy. Długi przerzut, szybka centra, oni albo my. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. W ramach uroczystości 50-lecia po prostu naszego klubu, w związku z tym, że w tym świadku piłkarskim działają już kilkanaście lat, znałem po prostu, miałem kontakty z Śmikiewiczem i zaproponowałem ich udział jako orły Górskiego, żeby uświetnili naszą uroczystość związaną z tym 50-leciem. Trener Górski, jak się dowiedział, zaakceptował tą propozycję i jednym z programów tej uroczystości był mecz naszych oldboyów z oldboyami Górskiego. Górski przyjechał w pełnym składzie, z wyjątkiem Tomaszewskiego. Zagrał Gadocha, Ćmikiewicz, Szarmach, wszyscy po kolei, wszyscy tych, którzy występowali w Orłach Górskiego, jako że tam z takich innych przyczyn z Tomaszewskim nie było im po kolei, tam coś, były takie historie, których ja jeszcze już nie wnikam, ale w pełnym składzie tym, gdzie Górski rozgrywał dziesiątki meczów w Polsce, takich pokazowych. I dlatego, jak usłyszeli po prostu, że Uska ich zaprasza, zgodzili się na przyjazd na tą uroczystość.
Jeszcze raz. Jak są czekolada i przyjęliśmy tu i uroczyście. Ja wyprowadziłem swój skład oldboyów Jantara Ustki. Janusz Grzybowski, Lewandowski grał i tam jeszcze inni zawodnicy. I cały skład trenera Gruskiego. Już nie chodzi o wynik sportowy, bo wiedzieliśmy, że to jest po prostu kopanie się z koniem, ale tam mówię, chodziło o ten walor takiej atrakcyjności, ten sportowy. Około 3000 siedzisk jeszcze tyle nie było, bo on nie był jeszcze dokończony, prawda? Ale tyle, ile mogło, to z okolic, jak się dowiedzieli, tam pół Słupska przyjechało. Byli 3 dni chyba, przyjmowaliśmy tu ich tu w jednym z hoteli. I w każdym razie bardzo mile wspominam, bo później rozmawiałem się osobiście, rozmawiałem po tym meczu z Górskim, bardzo mile wspomina Ustkę i pobyt tutaj i przyjęcie, jakie klub nasz z pełną satysfakcją powiedział, że jak będziecie mieli po prostu jeszcze raz jakieś uroczystości, no to mówi, tylko żebym zadzwonił, to odwiedził Ustkę jeszcze raz, tak na koniec naszego spotkania. Rzeczywiście była to atrakcja dla naszego klubu, że zagrał mój zespół, który reprezentował Polskę, po prostu wiadomo, z takimi sukcesami. A później wpuściliśmy już tą młodzież po prostu, tych młodszych, niech się pobawią po prostu i pograją z piłkarzami tej klasy, mówię, co przyjechali. To dlatego tam te koszulki były takie różne. Bo nie było może ich 15 czy tam 20 koszulek, to mieli, myśmy barwy mieli różne stroje w klubie, no to rezerwowi grali w innych koszulkach, dlatego może tak to wyglądało na filmie. Ale ten zasadniczy skład, który wyszedł i reprezentował, to tak jak powiedziałem, no najlepsi oldboye po prostu Ustecy, wszyscy dawniejsi. Od Ludwika Iwana na bramce wtedy bronił i najsilniejszy skład, jaki mieliśmy, ci stary działacze po prostu, którzy z piłką mieli coś do czynienia i grali na miejscu.